składem przekazuję nagrodę starosty. Ja tutaj. Dziękuję. Liczę, że na tym pani poprzestanie, że taka młodzież jak ta będzie coraz liczniej odwiedzała pana orkiestrę. Liczę też na to. Dziękuję ślicznie. Dziękuję ślicznie. Serdecznie gratuluję i przyłączam się do obsługi pana starosty. Dziękuję bardzo. O, moje gratulacje, życzę dalszych osiągnięć. Dziękuję bardzo. To jest tylko przystanek. Panie Robercie, gratulacje. Dziękuję bardzo. Panie minister Anny Krupki, proszę. Dziękuję bardzo. I drugi pani gratuluje wychowaniu. W imieniu Koła Gospodyń Wiejskich Występy chciałbyśmy bardzo gorąco podziękować panu staroście, jak również całemu zarządowi powiatu włoszczyckiego za takie wyróżnienie, za docenienie nas, za to, że kultywujemy tradycje regionalne, za to, że przekazujemy młodszemu pokoleniu. Bardzo, bardzo dziękujemy. My ze swojej strony obiecujemy, że dalej będziemy promować powiat włoszczowski na różnych wyjazdach w całym województwie świętokrzyskim. W imieniu wszystkich uczniów nagradzonych dziś za osiągnięcia sportowe chciałabym podziękować Radzie Powiatu Włoszczowskiego za przyznane nam wyróżnienia. Deklarujemy, że będziemy godnie reprezentować nasz powiat w dalszych rozgrywkach sportowych. Robicie dobrą robotę, żeby nasz powiat włoszczowski promować. Myślę, że ta młodzież, która jest dzisiaj na tej sali, jest dowodem na to, że ta tradycja nie zaginie, że powiat włoszczowski ma godnych następców i ci godni następcy będą promowali nasz powiat.